Szanowni Państwo, chcę pogratulować grupie Atorowi tych inwestycji, tej dużej, wielkiej modernizacji, bo przemysł stalowy w Polsce dzięki temu wszedł na poziom europejski i światowy. Ta modernizacja jest właśnie dobrym przykładem, jak wykorzystując tą bazową, czasami starą infrastrukturę, można przy nowoczesnych urządzeniach i sprzęcie wejść na zdecydowanie wyższy poziom technologii. Z wielką przyjemnością w ciągu najbliższych kilku minut przedstawię Państwu historię jednej z najbardziej imponujących modernizacji i przemian gospodarczych w polskim hutnictwie. Dzięki nam polskie hutnictwo uzyskało nowy wizerunek. Dzięki tym odważnym inwestycjom polskie hutnictwo stało się hutnictwem nowoczesnym i perspektywicznym. Dzisiaj już jesteśmy w stanie dostarczyć najwyższe jakościowe gatunki stali na rynki światowe. Panie premierze. Brawo. Jak co roku w Nowochódzkim Centrum Kultury pod koniec listopada odbywają się krakowskie spotkania baladofowe. Jest to impreza niekonkursowa, spotykają się tutaj zespoły mające już swoją renomę i które chcemy zaprezentować naszej krakowskiej publiczności, a ta publiczność po 18 latach jest już taka ustalona i również nasza impreza wpisała się na stałe w kalendarz imprez kulturalnych Krakowa. Spektakl Siódma żona ósmego, ostatni projekt Krakowskiego Teatru Tańca, to jak każdy nowy spektakl, wydarzenie dla nas bardzo szczególne. Jak każdy spektakl, który powstał jako ostatni, wydaje się dla nas najważniejszy, najcenniejszy. I tak też jest tym razem. Spektakl to dla nas szczególny, bo powstawał w zupełnie innych warunkach niż dotychczasowe. Po raz pierwszy udało nam się tak przygotować projekt spektaklu, projekt realizacyjny, żeby całość wydarzyła się w jednym dużym bloku. Udało nam się zrealizować spektakl w ciągu 5 tygodni, szukając różnych inspiracji literackich, ale także w różnych technikach aktorskich. Efekt możecie Państwo zobaczyć, oglądając po prostu spektakl. Poświęcony naszej bohaterce, pani Grażynie Landrze, którą serdecznie witam w naszym gronie. Proszę Państwa, pani Grażyna jest osobą szczególną, bardzo związana z naszą instytucją, ze Ośrodkiem Kultury imienia Cypriana Kamila Norwida, jako że jej wszechstronne zainteresowania artystyczne znalazły tutaj w pewnym sensie ujście. Pani Grażyno, żeby nie przedłużać, to na pani ręce ta skromna, ale bardzo wymowna różyczka. Nie patrz w słońce, trzcino szmaragdowych oczach, skąpanych w porannej rosie w młodym życie. Nie patrz w słońce, co chlusnęło za chmur, ściekło po zboczach i napełniło kotlinę.
Nasycona ciepłym naparem zielonej miazgi, odgarniając suche polne trawy pachnące miodem, ujrzysz bajkowe egrety motyli z czałem kupidą mknącą przez równinę. Elfy na dłoniach kwiatów i gracje w powiewnym tańcu. Nie patrz w słońce, to tylko złudzenie. Oczy naszym zwodzonym mostem nad rzęsą fosy. Czego szukasz w szmaragdach jeziornej toni? Oczu mych, czy tylko swego odbicia? Pisząc wiersze, ratuję siebie przed tym, co mnie wokół otacza. Stwarza mi taki jakby murek, otaczam się tym murkiem poezji. A nawet jeżeli jest bardzo duży ból, to też mi pomaga wiersz, bo gdy spiszę to wszystko, co mnie boli, co mnie dotyka i zamknę zeszyt, to mam wrażenie, tak jakby ten problem też ode mnie już się odsunął. Jakbym go w danej chwili już nie miała.